Krwawa Elisabeth Batory. Elisabeth Batory, urodzona w 1560 roku, była węgierską hrabiną, która zyskała sławę jako jedna z najbardziej sadystycznych i brutalnych morderczyń w historii. Mówi się, że zamordowała ponad 600 dziewcząt i kobiet, a jej zbrodnie były tak makabryczne, że zyskały miano krwawej hrabiny. Batory urodziła się w arystokratycznej rodzinie w Siedmiogrodzie. Jej ojciec Stefan Batory był królem Węgier i Siedmiogrodu, a jej matka Anna Batory była córką króla Polski Zygmunta II Augusta. Batory otrzymała staranne wykształcenie i była znana ze swojej urody i inteligencji. W 1575 roku Batory wyszła za mąż za Ferenka Nadasdyego, jednego z najbogatszych i najpotężniejszych ludzi w Siedmiogrodzie. Para miała troje dzieci, ale jej małżeństwo było nieszczęśliwe. Nadasty był często poza domem i miał wiele kochanek. Batory zaczęła prowadzić coraz bardziej ekstrawagancki tryb życia i zaczęła otaczać się młodymi kobietami. W 1604 roku Nadasty zmarł. Batory odziedziczyła po nim ogromny majątek i zaczęła coraz bardziej pogrążać się w szaleństwie. Mówi się, że zaczęła torturować i zabijać młode kobiety, aby zachować młodość i urodę. W 1610 roku Batory została aresztowana po tym, jak jej służąca, Dusa Anna, oskarżyła ją o torturowanie i zamordowanie jej córki. Batory została uwięziona w swoim zamku w Czachtice, gdzie została przetrzymywana przez ostatnie cztery lata swojego życia. Zmarła w 1614 roku, najprawdopodobniej na skutek zatrucia krwi. Makabryczne zbrodnie. Batory była oskarżona o morderstwo, torturowanie i okaleczanie młodych kobiet. Mówi się, że torturowała je za pomocą ostrych narzędzi, biczy i ognia. Miała również zwyczaj kąpać się w ich krwi, wierząc, że ma to właściwości odmładzające. Ofiary Batory pochodziły głównie z okolicznych wiosek. Były to dziewczęta i kobiety w wieku od 10 do 16 lat. Mówi się, że Batory zamordowała ponad 600 osób, ale niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ofiar. Dochodzenia i proces. Dochodzenie w sprawie Batory rozpoczęło się w 1610 roku. W tym samym roku została ona aresztowana i przewieziona do zamku w Czachtice. Proces Batory rozpoczął się w 1611 roku i trwał przez kilka miesięcy. Batory została uznana za winną i skazana na dożywotnie uwięzienie. Została uwięziona w swoim zamku w Czachtice, gdzie zmarła w 1614 roku. Teoria Spiskowa. W ostatnich latach pojawiły się teorie spiskowe, które podważają winę Batory. Twierdzi się, że była ona ofiarą politycznej gry i pomówień. Według jednej z teorii, Batory była aresztowana i skazana na podstawie fałszywych zarzutów, wysuniętych przez jej politycznych przeciwników. Twierdzi się, że jej zbrodnie zostały wyolbrzymione, aby zdyskredytować ją i jej rodzinę. Inna teoria głosi, że Batory była ofiarą choroby psychicznej. Twierdzi się, że jej zbrodnie były wynikiem zaburzeń psychicznych, a nie sadyzmu. Niezależnie od tego, czy Batory była winna, czy nie, jej historia pozostaje jedną z najbardziej przerażających i makabrycznych w historii. Jej zbrodnie nadal są źródłem fascynacji i kontrowersji.